Jak sądzicie, czy jeżeli z działki sąsiada zwieszają się gałęzie od gruszy, to możecie siedząc u siebie w hamaku zerwać te owoce, zjeść na miejscu, zrobić z nich kompot czy placek? Na to pytanie poznacie odpowiedź w dzisiejszym odcinku. Kontynuujemy dzisiaj wątek zaczęty w poprzednim filmiku, czyli poruszymy kwestie związane z nieruchomościami, rzeczami, szerzej właśnie własność związana z rzeczami. Zacznijmy jednak od quizu. Pytanie dotyczyło artykułu 48 kodeksu cywilnego, czyli zasady superficies solo cedit, którą tłumaczy się w ten sposób, że to, co jest trwale związane z gruntem, dzieli los prawny nieruchomości. Ujmując to dużo prościej. Jeżeli macie drzewo, które jest trwale związane korzeniami z gruntem, jeżeli macie jakiś budynek postawiony na gruncie, który ma fundamenty, jeżeli cokolwiek na waszej działce jest z gruntem trwale związane, to w momencie, gdy sprzedacie tę nieruchomość, sprzedajecie również to wszystko, co na nim rośnie, czy jest wybudowane. Jak obiecałem, dokończmy wątek z poprzedniego odcinka, czyli części składowej przynależności. To są dwie odrębne kategorie przedmiotów, rzeczy, które w jakiś sposób są powiązane z innymi rzeczami. O co chodzi? Na przykład, jeżeli macie samochód i ten samochód się składa z wielu różnych elementów, z kół, z drzwi, z bagażnika, to te wszystkie elementy razem tworzą rzecz, którą nazwiecie samochodem. Ale wiele z tych elementów można odłączyć, można wyjąć, można bez odrywania, bez niszczenia takiego realnego obu tych przedmiotów podzielić na dwie różne. Na przykład możecie przecież odkręcić koła. To się robi w momencie, gdy na przykład wymieniacie opony na zimowe. Możecie wyciągnąć niektóre elementy z bagażnika, czy wykręcić drzwi. Teraz pytanie, czy w tym momencie macie do czynienia z dwoma różnymi rzeczami, czyli z samochodem i z kołem? Otóż nie. To koło, które odłączycie, jest częścią składową samochodu. Ono nie tworzy osobnego przedmiotu własności. Nie możecie bowiem sprzedać samochodu bez koła. Dlaczego? Dlatego, że ten samochód się do niczego nie nadaje. Nie możecie jechać zwykłym samochodem z trzema kołami, bo taki samochód nie pojedzie, ale jeżeli nawet pojedzie, w sensie przemieszczania się po drodze, to będzie sprawiał zagrożenie dla ruchu drogowego. W związku z tym, jeżeli sprzedajecie rzecz główną, w tym wypadku ten samochód, i on ma jakieś elementy, które są z nim związane trwale albo funkcjonalnie, na przykład koła, właśnie to jest idealny przykład, to sprzedajecie rzecz główną razem z częściami składowymi. Nie musicie nic na ten temat pisać. Chciałbym, żebyście zapamiętali jedną rzecz. Część składowa zawsze dzieli los prawny rzeczy głównej. Jak sprzedajecie samochód, to z kierownicą i kołami. Kilka słów o przynależnościach. To jest artykuł 51 kodeksu cywilnego. Przynależność dość często jest mylona z częścią składową. Zresztą rozróżnienie tych dwóch rzeczy, mówię oczywiście w cudzysłowie rzeczy, jest bardzo indywidualne i w każdej sytuacji trzeba się zastanowić, czy mamy do czynienia z częścią składową, czy przynależnością. W każdym razie, przynależnością jest rzecz ruchoma, która nie jest trwale związana z rzeczą, ale jest konieczna do funkcjonowania tej rzeczy głównej. Kluczyki do samochodu będą przynależnością, bo nie jesteście w stanie normalnie używać samochodu bez kluczyków, a kluczyki z samochodem nie są w żaden sposób połączone. Jeżeli nie będziecie mieli kluczyków, samochód nie jest zepsuty. Kluczyki bez samochodu także nie są zepsute, ale nie jesteście w stanie kluczyka od konkretnego samochodu użyć do innego celu, a samochodu nie jesteście w stanie legalnie, powiedzmy, uruchomić bez tego kluczyka. A zatem, jeżeli sprzedajecie samochód, i to też zapamiętajcie, to sprzedajecie go także ze wszystkimi przynależnościami. Ale
Różnica między częścią składową a przynależnością jest taka, że nie możecie ustanowić odrębnej własności na części składowej, a przynależność możecie wyłączyć z tej sprzedaży. Wydaje się to trochę bez sensu, ale w przypadku samochodu istotnie to bez sensu będzie. Ale spójrzcie na to z innej strony. Jeżeli macie pole, którego jedynym przeznaczeniem gospodarczym jest, dajmy na to, uprawa ziemniaków. Przyjmijmy, że ziemniaki wymagają jakiejś konkretnej gleby, tylko jednej. Co więcej, na tej glebie nic innego poza ziemniakami nie może rosnąć. I mamy właśnie takie pole. Sprzedajecie to pole, ale jednocześnie przynależnością tego gruntu będą wszystkie narzędzia, sprzęty czy maszyny, które są potrzebne do obsługi tego gruntu. Dlaczego to jest istotne? Dlatego to jest istotne, bo takie sprawy doszły ostatecznie do Sądu Najwyższego. Że ktoś sprzedał właśnie pole, które było użytkowane rolniczo i tylko tyle napisał. A ten, który kupił to pole, zażądał po jakimś czasie wydania maszyn, które są potrzebne do obsługi rolniczej tego pola. Tam się właśnie pojawił spór, czy te maszyny są przynależnością, czy nie są przynależnością. Sąd Najwyższy stwierdził tak. Są. Bo z tego pola bez tych maszyn nie da się normalnie funkcjonować. To pole, przeznaczeniem gospodarczo-funkcjonalnym tego pola, w naszym przykładzie, jest uprawa ziemniaków. A zatem trzeba mieć jakiekolwiek narzędzia do tego, aby móc to realnie zrobić. Pamiętajcie zatem, że gdy kupicie pole, które będzie miało jakieś gospodarcze przeznaczenie rolnicze, to nie ujmując nic więcej w umowie, kupujecie je także z jakimikolwiek narzędziami potrzebnymi do obsługi tego pola. Bo to nie musi być najnowocześniejszy ciągnik. To może być homonto i koń. Więc to miejcie na względzie, że druga strona też może do tego podejść sprytnie. Wracając do pytania z początku filmiku. Czy możecie zerwać gruszki i zrobić z nich placek albo kompot? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w artykule 150 Kodeksu Cywilnego. Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu. Jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia. Czyli, jeżeli u sąsiada rośnie grusza i gałęzie tej gruszy zwieszają się nad płotem, nad waszą działką, to możecie obciąć te gałęzie, zebrać owoce, to samo się tyczy korzeni. Ale zanim to zrobicie, musicie iść do sąsiada i powiedzieć: panie, w ciągu tygodnia ma to zniknąć, bo inaczej ja to obetnę. I teraz, oczywiście, kodeks nie mówi, jaki termin musicie wyznaczyć, ale jak pójdziecie do sąsiada i powiecie 5 minut, i zabieram, to możecie w sądzie nie wygrać. Ten termin musi być jednak dość realnym. Trochę czasu na możliwość zorganizowania się, znalezienia narzędzi, znalezienia czasu też do tego. Co więcej, nie możecie utrudniać mu zrobienia tego także z waszego gruntu. Bo może się okazać, no i tak by się właśnie okazało, że gdyby on obciął gałąź gruszy, która przechodzi nad płotem, i obciął go ze swojej działki, no to ta gałąź spadnie na wasz grunt, a to dalej jest jego. W związku z tym wyznaczacie termin, jeżeli w tym terminie on tego nie zrobi, możecie spokojnie robić placek z tych gruszek. Krótkie podsumowanie. Część składowa, a przynależność. Część składowa nie może być przedmiotem odrębnego prawa własności. Przynależność może. Nie możecie sprzedać rzeczy głównej bez części składowej. Rzecz główną bez przynależności sprzedać możecie, ale musicie to jasno napisać w umowie sprzedaży. Jeżeli coś wisi nad waszym gruntem, z gruntu sąsiada, gałęzie, korzenie, owoce, możecie je sobie zabrać, bo prawo własności rozciąga się też w górę. Ale musicie poinformować sąsiada, że chcecie to zrobić i dać mu czas na usunięcie tego we własnym zakresie. To tyle na dziś. Krótki quiz na koniec.
Sprzedajecie samochód, zostańmy przy tym przykładzie, skoro cały odcinek jest na nim zbudowany. Czy koło zapasowe jest przynależnością, częścią składową, czy zupełnie inną rzeczą, która jest niezwiązana z tą umową sprzedaży? Czekam na wasze odpowiedzi, wyświetlają się one w tej chwili za mną. Mówicie, że chcecie filmik na 1000 subskrypcji z wpadkami z planu. No to proszę bardzo, czekamy na subskrypcję. A jak będziecie subskrybować, klikajcie też w dzwoneczek, żeby otrzymywać wszystkie powiadomienia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.